Karol Ludwik Monteskiusz pochodził z bogatej rodziny, należał do jednej z najbardziej znamienitych rodzin francuskich. Był zafascynowany historią, polityką i ustrojem starożytnego Rzymu. W 1721 roku wydał Listy Perskie, które ówcześnie były nad wyraz popularne. Dzieło to było satyrą, w której nastąpiło zderzenie postaw kultur i zachowań perskich z francuskimi. Monteskiusz był miłośnikiem Anglików i krytykiem Francuzów, którzy uważali się za elity. W satyryczny sposób przedstawia przybycie Persów do Paryża, którzy zaskoczeni byli tym, co zastali we Francji. Paryskim elitom wydawało się, że ich sposób życia i etykieta powinny być uniwersalne. Montesquieu w swoim dziele wykazuje, że dla niektórych sposób bycia Francuzów może być niezrozumiały. W 1748 roku ukazuje się najważniejsze dzieło Montesquieu'a, Duch Praw. Na łamach tego traktatu Montesquieu przeprowadza analizę warunków życia, ustrojów i prawa. Zdaniem Montesquieu'a nie ma dwóch takich samych społeczeństw. Każde społeczeństwo jest inne i posiada pewne niepowtarzalne cechy, które odróżniają je od innych. Owym duchem praw jest ogół warunków oraz sytuacji, w których ludzie żyją. Montesquieu podzielił te warunki na fizyczne, na przykład klimat, terytorium, jego ukształtowanie, liczba ludności, oraz moralne, na przykład religia, światopogląd, zwyczaje, obyczaje. Wszystkie te elementy mają ogromne znaczenie i wpływają na nasze życie. Na podstawie tych kryteriów można dopiero coś powiedzieć o społeczeństwach. Według Montesquieu'a nie da się stworzyć uniwersalnego ustroju. Można stworzyć ustrój najbezpieczniejszy dla ludzi, który jest najmniej podatny na nadużycia, ale to nie oznacza, że się on nie zdegeneruje. Rodzaje ustrojów na przestrzeni dziejów. Republika. Według Montesquieu'a może być demokratyczna bądź arystokratyczna, w zależności od tego, kto sprawuje władzę. Jeżeli władzę sprawuje większość, to mamy do czynienia z republiką demokratyczną. W sytuacji natomiast, gdy władza tkwi w rękach mniejszości, wówczas można powiedzieć o republice arystokratycznej. Obie te formy są praktycznie nierealne. Demokracja zakłada bowiem równość, która zdaniem Montesquieu'a nie istnieje. Republika arystokratyczna zakłada natomiast panowanie cnót, mądrości i honoru, które według Montesquieu'a są niezwykle rzadkie. Monarchia to według Montesquieu'a najlepsza forma rządów, o ile opiera się na tradycji, honorze i prawie. W duchu praw na cześć monarchii angielskiej Montesquieu napisał rozdział o ustroju i prawach Anglii. Despocja, czyli tyrania, to zdaniem Montesquieu'a najgorsza forma rządów. Uosobieniem XVIII-wiecznej despocji była monarchia absolutna, która funkcjonowała w ówczesnej Francji za panowania Ludwika XIV i XV. W takiej monarchii król może wszystko, jednak nie posiada żadnego honoru. Poddani zaś żyją w ciągłym strachu. Ustrój stabilizacji charakteryzuje się wolnością. Zdaniem Montesquieu'a wolnym jest ten, którego chroni prawo. Gwarancją wolności jest podział władzy. Aby dokonać podziału władzy, należy jednak stworzyć odpowiednie instytucje. Podział władzy według Montesquieu'a. Podział funkcjonalny. W każdym państwie należy oddzielić od siebie trzy władze. Władzę prawodawczą, stanowienie prawa, władzę wykonawczą, wykonywanie prawa oraz władzę sądowniczą, rozstrzyganie sporów. Podział organizacyjny, zgodnie z którym te trzy wyodrębnione władze należy przyznać trzem osobnym, niezależnym organom. Władzę prawodawczą należy powierzyć dwuizbowemu parlamentowi. Jedna izba miałaby wówczas pochodzić z wyborów cenzurowanych, zaś druga miałaby się wyróżniać cnotą, męstwem i honorem i składać się z arystokratów. Władza wykonawcza miałaby należeć do króla i jego urzędników, a władzę sądową sprawować mają niezależne trybunały. System hamulców. Nie wystarczy oddzielenie powyższych władz. Muszą być one zrównoważone. Relacje między nimi powinny być ukształtowane tak, aby wzajemnie mogły się kontrolować. Muszą posiadać odpowiednie kompetencje. Parlament jest ograniczony z natury rzeczy strukturą dwuizbową. Nadto król ma prawo zwoływać te izby na posiedzenie, odraczać je lub zamykać. Król, dysponując prawem sankcji, dysponuje wetem absolutnym. Osoba króla jest święta i nietykalna. To doradcy króla ponoszą za niego odpowiedzialność, gdyż podpisują dekrety. W przypadku sądów ograniczeniem mają być krótkie kadencje sędziów. Ponadto król mógł stosować prawo łaski. Społeczny podział władz. Nie wystarczy podzielenie władzy między organy. Według Montesquieu'a trzeba zachować społeczną równowagę. Toteż w parlamencie jedna izba miała reprezentować arystokratów, zaś druga przeznaczona była dla mieszczan. Król reprezentuje feudałów, zaś sędziowie powinni się wywodzić z tej samej grupy społecznej, co osoby, między którymi toczy się spór. Montesquieu był liberałem arystokratycznym. Zakładał, że najważniejszy jest kompromis głównych warstw społecznych. Opowiadał się nadto za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Był przeciwko karze śmierci.